Do zespołu szkół specjalnych nr 4 w Sosnowcu znów zawitały anioły. Te sprawiają, że szkolne jasełka z roku na rok są coraz piękniejsze. Dzieci robią wszystko, by wypaść jak najlepiej, ale to profesjonaliści, więc wszystko chodzi tu jak w zegarku. Pani dyrektor, no pani to chyba musi mieć jakieś układy tam u kogoś na górze, bo po raz kolejny pani szkołę odwiedziły anioły. Tak, jak państwo widzieli, cała zgraja wesołych, cudownych, przepięknych aniołów, świetlistych, jasnych i jakże radosnych. No i do tego cała tajemnica narodzenia, całe przepiękne misterium, które przeżywamy razem, wspólnie, a to wszystko dzięki moim uczniom, którzy są po prostu niesamowici. Czy takie przygotowania bardzo długo trwają, czy już oni mają to we krwi, są już tak, troszeczkę takimi profesjonalistami. Tak, są grupą teatralną, która wspólnie pracuje, wspólnie realizuje kolejny projekt, także to dużo treningu, ale do każdego przedstawienia praca, praca, praca i to przygotowanie jest naprawdę czasochłonne, natomiast efekt wow, prawda? Ja widziałem, że paru osobom nawet łezka z oka popłynęła, pani też? Tak, jak zawsze, to jest ogromne wzruszenie, które zawsze ściska mocno gardło, bo to jest taki moment, kiedy ja widzę efekty naszej wieloletniej, cierpliwej, spokojnej pracy z ogromną miłością. Jak nas skupiamy się nad naszymi dziećmi, jak się nad nimi pochylamy, jak robimy to z troską, z czułością, ze spokojem wielkim przez lata, efekt potem jest właśnie taki. Jasełka w tej szkole są wyjątkowe. Całoroczny trud dzieci i ich opiekunów jest wynagradzany w tym magicznym momencie. A za rok anioły z pewnością jeszcze raz odwiedzą tę szkołę. I te tutejsze aniołki przyjmą je z uśmiechem.